Cześć, tu Sławomir z kanału Filipiny Moja Historia. Dzisiaj minę kończy 40 lat, 11 czerwca. Z tej okazji postanowiłem zrobić jej niespodziankę i zabrać ją na wycieczkę do Turcji. Jesteśmy na lotnisku. Jesteśmy samochodem na parking, mamy zarezerwowany, no i teraz oczekujemy na odprawę, bo jeszcze nie jest wyznaczone miejsce, skąd będziemy się odprawiać. Jeszcze mamy trochę czasu, więc trochę ponagrywam. Nie wiem, czy Olivia w ogóle się orientuje, gdzie ona jedzie, gdzie leci, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Minet powinna być szczęśliwa, bo będzie miała pamiątkę piękną. 40 lat w Turcji. A była jeszcze w niewielu krajach, bo tylko była w Indonezji ze mną i w Czechach. Poza tym nigdzie nie była. Jeszcze na tablicy nie ma naszego lotu. Znaczy jest lot, ale nie ma wyjść, nie ma miejsca, z którego mamy się odprawić. Także musimy jeszcze poczekać. Jest informacja, że w Turcji jest 35 stopni ciepła. 35. Hat. Gorąco. O. Słuchajcie, mieliśmy problem, ponieważ Minet nie jest obywatelką Polski, tylko ma kartę pobytu w Polsce. I żeby polecieć do Turcji, oprócz ważnego wykupionego biletu na wycieczkę, nie mogliśmy po prostu się odprawić, ponieważ obowiązuje obywateli Filipin wiza. My jako Polacy możemy lecieć tam na dowód osobisty, nawet nie musimy mieć paszportu, ale niestety karta pobytu mojej żony nie upoważnia jej do podróżowania do Turcji bez wizy. Córeczka bez problemu mogła lecieć ze mną, ale Minet miała problem. Mieliśmy na nie lada problem, jak to zrobić. Kazano nam zrobić to przez online, przez telefonem. Ale niestety telefonem się nie dało, ponieważ jakaś blokada była i dopiero na lotnisku poszliśmy do pomocy. Tam skierowano nas do udziału pomocy, jakiś global czy jakaś to nazywa. No i tam facet pomógł nam tą wizę wypełnić. No i udało się po prostu, że się odprawiliśmy. Czekamy na ostatnią kontrol. Mam nadzieję, że już dalej przejdziemy bez problemu, że polecimy. Ale Olivia po prostu nie chce stąd zejść, bo to jest ten biura i tak jest takie, no, dla dzieci kącik zabaw i Olivia nie chce zejść z tego. O, właśnie. Olivia zadowolona. Doszliśmy już do wyjścia i będziemy niedługo wsiadać do samolotu. Całe szczęście, że wszystko się udało. Olivia jak zwykle chodzi swymi ścieżkami. O. Idziemy wsiadać do samolotu. Lecimy do Turcji. Na minę tutaj jest 40. Siedzimy już w samolocie. A Olivia nie chce usiąść. Wszystko jej się podoba, tak? Szczęśliwa jesteś?
Inet szczęśliwa teraz. Dzwoni do mamy. Jeszcze raz spróbuj. Niedługo będziemy startować. Za chwilę startujemy. Minet na urodziny w samolocie i je nudle. Nudle i popijać będzie sokiem jabłkowym. Smacznego. Jechaliśmy na miejsce, odebraliśmy bagaże i czekamy tu na autobus. Odprawimy się do tego naszego operatora. Jesteśmy już w autobusie i będziemy teraz jechać do hotelu. Minet zmęczona, Olivia psoci, ja spocony, gorąco jak na... Jesteśmy już w Antalii, jedziemy autokarem do hotelu. Się zbliża zachód słońca. Minet jest zmęczona już, ale chyba szczęśliwa, mam nadzieję, tak? Minet happy? Bardzo dobrze. A Oliwka tylko chodzi, po cały autobus zwiedza. Do hotelu mamy jeszcze sporo drogi, chyba coś około godziny czasu. Będziemy jechać. No ale cóż, przemęczymy się. Słuchajcie, dotarliśmy do hotelu już późno wieczorem, przed 22. Zjedliśmy kolację, ale Olivia jeszcze je owoce. Dostaliśmy deser, bo już restauracja jest zamknięta, ponieważ trochę spóźnił się samolot i przylecieliśmy trochę opóźnieni. No, dwie rodziny tylko to przyjechały, my i jeszcze jedna para. Tego hotelu. Zameldowaliśmy się w pokoju. Taki pokoik mamy, łóżko piętrowe dla dzieci. I tu dla nas duże. O, łazienka. Malutka, ale dobrze. Nie, hotel nie jest najtańsza oferta, jaką mogliśmy wykupić. To więc nie ma się czegoś spodziewać, że to będzie jakiś luksus. Ale czysto jest, schludnie, przyzwoicie. No i będziemy sobie przez tydzień tutaj urzędować, wypoczywać. Jest. Zaraz. Jest tu mały balkonik. I z balkonu jest widok na basen. Basen i brodzik dla dzieci. Jest już noc, także na dzisiaj koniec nagrywania. Nagramy coś dalej jutro. Owne towarzystwo. Dnia kolejnego. Po obudzeniu idziemy na śniadanie. Tu będzie... Tak, Oliwka schodzi po schodach. No chodź, chodź tutaj jeszcze, chodź. Jesteśmy na wakacjach all inclusive, czyli wszystko w cenie. No i ja wziąłem sobie takie delikatne śniadanko, kawkę. Oliwka też jajeczko je, tak? Żona poszła tam jeszcze coś sobie wybrać.
sobie przed hotelem. Się bujamy. Nowi goście przyjechali do hotelu. Nowi wizytor. Olivia już się kąpie. Największa radocha dla Oliwki, kąpanie się w basenie. Przed chwilą mieliśmy spotkanie z rezydentem, ale to znaczy byłem tylko ja. Oliwia nie chciała wychodzić z wody. Ja więc sam musiałem ich reprezentować. Oliwka, smakuje ci? Smakuje obiadek? Co? Jemy lunch teraz. Jesteśmy teraz na kolacji. Ale ja dzisiaj nie jestem już bardzo głodny, bo się najadłem w południe. Bo nie jestem przyzwyczajony jeść tyle razy dziennie. Ale wybór jest bardzo duży. Ninet mówi, że jedzenie jest bardzo dobre i jest duży wybór, tak? Wreszcie ma dzisiaj ryż. Bo w południe nie było ryżu, a na kolację jest ryż. Oliwia w południe dużo zjadła, teraz już tylko spić jej się chce, bo jest bardzo gorąco. Z tego co czytam, to w Turcji i w Grecji są rekordy upałów. No i właśnie my jesteśmy w tym czasie tutaj. Także bardziej gorąco chyba jak na Filipinach. Tylko nie ma takiej wilgotności powietrza jak na Filipinach. Niedawno śpiewali komuś tam na urodziny Happy Birthday. My wczoraj byliśmy, ale już byliśmy późno. Dlatego jedliśmy już kolację bardzo późno, po zamknięciu restauracji. Bo późno przelecieliśmy. No i dla Ninet nikt nie śpiewał birthday. Słuchajcie, przed wieczorem wyszliśmy sobie zobaczyć, co tu jest w okolicy. Czy jest tu jakiś sklep, żeby coś kupić, bo zapomnieliśmy niektórych rzeczy z takich z kosmetyków, co nam potrzebne. Bo w dzień to się po prostu nie dało wyjść tak gorąco. Doszliśmy tu do placu zabaw. Pewnie Oliwia już nas stąd nie wypuści. Bo jak wejdzie na ten plac zabaw, to już będzie koniec naszego spaceru. I z zakupów pewnie będą dzisiaj nici. No nic, to niekoniecznie potrzebne na dzisiaj rzeczy, ale może jutro kupimy. Jak pojedziemy busem na plażę, bo tutaj jest dobra plaża, trzeba albo przejść piechotą, albo dojechać autobusem darmowym z hotelu. Jak mówiłem, jak Oliwia przyjdzie na plac zabaw, to już nic jest z zakupów. A tu widać, że nie widać tu sklepów w pobliżu. Może gdzieś tu są, ale pewnie dalej trochę trzeba przejść. Ale potem może się zrobić już ciemno. I pewnie dzisiaj nic nie kupimy. Dzisiaj jest czwartek, kolejny dzień naszego pobytu w Turcji. Jemy śniadanko i potem wybieramy się na plażę. Autobusem przyjechaliśmy na naszą hotelową plażę, która się mieści tutaj właśnie w tym miejscu nad morzem. Tutaj będziemy mieli swój lunch
jest napoje, wszystko w cenie. I będziemy się tutaj po prostu kąpać w morzu. Olivia kąpie się teraz w morzu na łabędziu. Nagram trochę plaży, nasz barek. Mama, bo on ucieknie. Słuchajcie, piach jest tak bardzo gorący, że parzy w stopy. Ja idę blisko morza, żeby nagrać, jaki żeglowiec fajny tutaj przepływa w pobliżu. Olivia z Milet się kąpią, ale mnie parzy, ojejku. Jest bardzo gorąco w kurtce teraz. Ja nagram raz tak, żeby było was widać na razem z tym żaglowcem. Olivia szczęśliwa, Olivia się trochę boi pływać na morzu, tutaj nawet na tym łabędziu, bo nie ma gruntu pod nogami. Nauczyła się w basenie tam w tym płciutkim, że chodzi na nogach, a tutaj się boi. No ale cóż, musi się odważyć. Mimo że żona jej pilnuje, to się boi tutaj zagłębiać nogami w tego łabędzia. Żona prosi mnie, żeby nagrać się razem, żebyśmy byli sobie na tym łabędziu w kamerze. Ale boję się, że mikrofon mi wypadnie. Tak miło spędzamy czas. Mamy tutaj hotelową, że tak powiem, restaurację, barek. Milet zadowolona oczywiście. No, myślę, że to chyba taniej dobry prezent na 40 urodziny ten wyjazd. Ponieważ Milet jeszcze nigdy nie była na takim wyjeździe. All inclusive. Oliwka, dobrze? Dobrze pływać? Cieszysz się? Zdaje się, że tutaj te całe wybrzeże to wszystko są, że tak powiem, plaże hotelowe z restauracjami, z leżakami. Po prostu turyści są tu z hoteli dowożeni w to miejsce. Albo dochodzą pieszo, jak hotel jest bliżej. No my mamy spory kawałek, bo to 1,5 km. Dlatego przyjechaliśmy autobusikiem. Ponieważ no, z Oliwią chodzić, a nie mamy tutaj żadnego wózka, ani tego rowerka. A chodzić bardzo gorąco, tak kawał drogi. Zresztą nie wiemy, nie znamy drogi. Trzeba było ściągnąć sobie jakąś mapkę, żeby przejść. Po wizycie na plaży zjedliśmy kolację, jesteśmy dzisiaj trochę opaleni i zmęczeni, bo jest tak bardzo gorąco, że chyba na Filipinach tak gorąco nie jest. Teraz ja sobie odpoczywam na
na fotelu, a Minet jeszcze kończy kolację. A Oliwia się nudzi oczywiście już. Słabo dziś kolację jadła. Wczoraj jadła dobrze, dzisiaj słabo. Morda opalona i spucona. Ale fajnie, będzie co wspominać. Przynajmniej żona będzie miała piękne wspomnienia ze swoich urodzin, że tak spędzała urodziny po raz pierwszy w życiu na wycieczce Inclusive. Tu jest nasz drugi basen hotelowy, ale jeszcze w tym się nie kąpaliśmy. Może jutro tu przyjdziemy na ten basenik, ten jest mniejszy. Tak, Oliwka? Rodzinka w komplecie. O to Oliwka mi robi. Oliwka, bo mnie podrapiesz. Podrapiesz mnie. Tak, tacie, dziękuję, że ci wykupił kokasję. Walisz mnie po mordzie. No. Minet teraz jest black. Opalona. Nie black, pan. Dlatego mój kolor brown. Mój kolor brown, potem ja swimming, pan. Minet mówi, że nie lubi się opalać, bo nie chce być, woli mieć skórę jasną. Ale trochę się opaliła dzisiaj, bo musiała siedzieć z Oliwią w wodzie. Z hotelu mamy blisko do meczetu. Słychać modlitwy. Dzisiaj jest już piątek. To już jest nasz czwarty dzień pobytu w Turcji, łącznie z przylotem. Przyszliśmy rano po śniadaniu na plac zabaw, ale nie ma dzieci. Oliwia ma cały park dla siebie. Jest bardzo gorąco, mimo że jest wczesna jeszcze pora, ale już jest tak gorąco, że człowiek się poci non-stop. Oliwia ma radochę, chlapie się w wodzie. Prysznic podlewa trawnik, a Oliwia lubi się moczyć. O, razem z mamą. Słuchajcie, jaka była akcja. Wróciliśmy z basenu teraz. Ale co było na basenie? Tutaj na tym basenie pływała taka starsza kobieta, Polka, na materacu takim. To był taki, dwie takie rurki, w środku taka siatka była, taki materac, no, pompowany. No i co się stało, że ta kobieta po prostu wywróciła się na tym materacu, nie umiała pływać i krzyczy do męża, żeby jej pomógł, a mąż nic nie słyszał, ja nie wiedziałem, o co chodzi. A Minet zauważyła i szybko skoczyła do basenu ratować tą kobietę, no i doskoczyła do niej i ją przytrzymała. Potem jakiś facet jeszcze doskoczył, no i mówię, że Minet uratowała jej życie. Może trochę to gruba przesada, ale po prostu pomogła jej. Bo gdyby nie miała pomocy, to mogła się utopić, bo nie umiała pływać niestety. Oliwka, tylko na rączki. Chodź, tata, kupić tutaj Oliwii ice cream chyba. Nie, jest ice cream, czy nie wiem? Ja też nie, ale... Może Oliwia jest. Zobaczymy, czy jest. Idąc ulicą, no trafiliśmy na fryzjera. No i Minet zasiadła na fotel, będzie obcinać włosy. Obiecałem jej to podczas naszego wyjazdu, że obetnie sobie w Turcji włosy.
Oliwka, tylko siedź spokojnie, proszę, nie przeszkadzaj. Włosy widzisz? Oliwka, przestań. Mami teraz nie może wyjść. Fryzura już prawie gotowa. Zrobiło się już ciemno. Ale Oliwia się bardzo niecierpliwi. Oliwka, nie marudź. Wyszliśmy od fryzjera. Ina to wcięte już ma włosy. Zadowolona. Ale Oliwia nie chce chodzić, trzeba ją nosić. Tak, Oliwka? Oliwka leniwa, nie chce się chodzić. Ale idziemy jej kupić jakieś lody. Jale Inan Parki. Manavgat Beledilesi. Nie umiem tego czytać. Spotkaliśmy polskie towarzystwo. Idziemy na bazar teraz. Mamy znajomych z Krakowa. Weszliśmy sobie na bazar zrobić jakieś zakupy. No, Oliwia, patrzysz, co to jest? Jesek. A Minet, lubisz kupić? To jest taki bazar, który jest tylko czynny w soboty. Chodzimy po tym bazarze, ale jest tak bardzo gorąco, że się bardzo spociłem. A Oliwka nie chce chodzić sama. Kupiliśmy magnesy. Idziemy coś jeszcze kupić, jakieś drobnostki. O, Minet, zobacz, tutaj mango, haribo. Ile przypraw, zobacz. Poland. Ale ja, dziękuję, Dix. Dziękuję, nie. Ja tylko looking, no buy. Minet w swoim żywiole lubi bazary. Ale coś takiego, żeby jej kupić, żeby to było z Turki i pisało, że to z Turcji. No to zobaczy gdzieś dalej. Żeby miała pamiątkę. Zrobiliśmy chyba ostatnie drobne zakupy. Bo już chyba nic nie będziemy konkretnego kupować. A Oliwka sobie loda zajada. No, Minet szczęśliwa, bo ma prezenty, ma wycieczkę, była u fryzjera. Tyle prezentów naraz. No, jak się cieszy. No, zasłużyła na nagrodę, bo ja jeszcze nie powiedziałem tak dokładnie w tym filmie, ale Minet
jak byliśmy na basenie, to ratowała kobietę, bo się mogła utopić, bo pływała na materacu, materac się wywrócił, ona wpadła pod materac, a nie umiała pływać, starsza kobieta. I Minet jako pierwsza rzuciła się do pomocy. Wszyscy się gapili, a Minet pierwsza pokazała swoje umiejętności. No, także muszę być, jestem zadowolony z żony, że jest dzielna, że służy pomocą. Nasz wypoczynek w Turcji zbliża się do końca, bo dziś jest niedziela, jeszcze zostało nam jutro tutaj. We wtorek bardzo rano wylatujemy z powrotem do Polski. Idziemy jeszcze ostatni obchód, no jeszcze nie ostatni, bo jutro. Może jutro, ale jutro już raczej będziemy się pakować. To może ostatni taki obchód wieczorem, bo teraz przed wieczorem najlepszy jest okres na spacer, ponieważ w dzień jest tak strasznie gorąco, że się w ogóle nie chce wychodzić. A tu właśnie przyszliśmy w okolice meczetu. Nie, ja chcę looking tutaj meczet potem. Za bardzo się najedliśmy i opiliśmy się na kolacji. Najedliśmy się arbuza. Ciężko nam chodzić. Oliwia nie chce sama chodzić, tylko chce, żeby ją nosić. Ten nasz wyjazd, że tak powiem, to nie jest to wyjazd jakiś turystyczny. My przyjechaliśmy to generalnie wypocząć, bo nie wykupowaliśmy żadnej wycieczki. Raz, że to drogo, druga sprawa, no z Oliwią to nie ma sensu, bo z nią by człowiek niewiele co użył. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie, że wypoczywać. Poleżeć, wykąpać się, odpocząć, no i przede wszystkim obchodzić Minet urodziny. To był główny cel tej naszej eskapady tygodniowej. Meczet chyba jest zamknięty, ale i tak tu wejść raczej nie można. Oliwka wszystkie kamienie zbiera na ulicy. Wszystko ją interesuje, to co niepotrzebne. O. Oliwciu, po co ci te kamienie? Po co? Ostatni wieczorny spacer. Burger King. Jesteśmy w drodze powrotnej do domu. Oliwce kupiliśmy loda, bo zatrzymaliśmy się w drodze na lotnisko.
na krótką przerwę, żeby na toaletę i żeby coś kupić do zjedzenia ewentualnie. No i będziemy już niedługo na lotnisku i będziemy wyjeżdżać do domu. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. No i nam się już skończyło. Siadamy do samolotu. Wracamy do Polski. Rodzinka już w komplecie, w samolocie. Największy turysta gra sobie na telefonie. I cieszy się, tak, Lifcia? Minet.